Wałbrzyskie morsy w dniu Święta Niepodległości uroczyście rozpoczęły sezon morsowy 2021-2022. Grupa kilkudziesięciu morsów zainaugurowała sezon na terenie akwenu wodnego położonego przy Karczmie Góralskiej w Dziećmorowicach. Przede wszystkim na początku to jest ciekawość, a później to jest po prostu przesuwanie granic po to, żeby zwiększać swoje doznania i, że tak powiem, otrzymywać coś, czego normalny człowiek nie ma. Nie? A dla mnie to jest mistyczne doświadczenie, wchodzenie do wody, zwłaszcza jeżeli są nowe akweny, gdzieś górskie rzeki, wodospady, kamieniołomy, ta woda jest przezroczysta, a mamy takie miejsca, znamy. Więc to nie jest tylko morsowanie, ale to jest poznawanie siebie, swoich możliwości, terenu, przepięknego terenu, o którym Państwo nawet sobie nie zdajecie sprawy, jakie jest na Dolnym Śląsku, jakie piękne miejsca są, oczywiście poza tym jeziorkiem. Nie? A jakie profity płyną z tego, Pani Aniu, że wchodzi się do lodowatej wody i się w niej przez kilka chwil przebywa? Ja myślę, że przede wszystkim odporność i na pewno poprawia to dużo samopoczucie. Ja bynajmniej zaczęłam 3 lata temu i myślę, że za każdym razem, kiedy jestem tutaj z tą całą zwariowaną ekipą, to wychodzę z uśmiechem na twarzy, a to jest bardzo ważne. Bardzo fajne jest to, że jesteśmy w wodzie lodowatej, lodowatej totalnie, a mamy rogala po prostu na twarzy i to jest cudowne. Ja chciałabym jeszcze zapytać o to, czy do uprawiania, bo to chyba sport, takiego sportu należy się najpierw przygotować. To znaczy, ja nie mogłabym do tej wody dzisiaj wejść, prawda? Bo mogłoby się to dla mnie źle skończyć. Tak? Jeśli mogę powiedzieć, pani raczej nie, dlatego że to jest bardzo ważne nastawienie i jakieś krążeniowe rzeczy. Jeżeli ktoś u siebie podejrzewa, to absolutnie nie wolno tego robić bez konsultacji z lekarzem, ale wszelkie inne rzeczy, no gdzieś tam ktoś, nie wiem, jakiś ból głowy ma dosyć często, to raczej bym się tym nie przejmował, ponieważ ta woda naprawdę nas gdzieś tam wzmacnia. No właśnie dokładnie. O to chodzi. Także wzmacnia, nie ma z tym problemu. I dlatego ja mówię, ja też otwarcie uważam, że jest to lek na różnego typu problemy. Naprawdę. Czy zdrowotne, czy psychiczne, czy jakiekolwiek smutki w domu. Różne są teorie, ale taka prosta, że tak powiem, jakby zasada. Wchodzenie do zimnej wody powoduje restart organizmu, tak jak dokładnie w komputerze. Kiedy coś się pieprzy, powiem brzydko, dokładnie, ten komputer się restartuje i nagle zaczyna lepiej funkcjonować. I ktoś, dokładnie, kto tego nie doznał, to tak jak pani na przykład, to tego nie zrozumie. Ale kiedy już to zaskoczy raz, drugi, trzeci, no to później to jest jeden z etapów, który powoduje, że chcemy wejść do tej wody, wejść nie? Dalej, tak. No poza tym jesteśmy tak super grupą tu w Wałbrzyskie Morsy i też zakładam, przychodzimy, że inne... dla siebie też, nie? Tak, tak, tak. No Mariusz, no przychodzimy też dla siebie, żeby się zobaczyć. A jaki był ten pierwszy raz, pytam pana tutaj? No mój pierwszy raz, to nawet się zdziwiłem, bo też myślałem, że będą jakieś problemy, ale wszedłem, nie było aż tak źle. Ja wcześniej też takie coś planowałem, ale nie mogłem znaleźć takiej grupy. Później się okazało przez kolegę, że jest taka grupa właśnie w Wałbrzychu. Skontaktowałem się z nimi, no i przypilnowali mnie przy pierwszym wejściu. Jak to zawsze jest przy pierwszym wejściu, zawsze jest osoba, która pilnuje kogoś nowego. Nie ma tak, że się zostawi samopas. Kolega mnie namówił, rok czasu mnie w sumie namawiał na to, aż w końcu się zdecydowałem pierwszy raz. No i super, spróbowałem raz i już zostało do teraz. No powiem tak, także jak raz się spróbuje, to już chyba... Mi się daje, że zostanie. Oprócz takich blokad typowo krążeniowo-sercowych, to jest jedyna blokada, bo reszta to już tylko jest głowa. Dokładnie. I nastawienie. Pani Aniu, ja słyszałam, że to też na urodę dobrze wpływa. No, jak nie widać. Mówię, że nie. Dokładnie, nie mówię, że nie. Nie, naprawdę efekt jest rzeczywiście taki, że ciało jest jędrniejsze. Jędrniejsze, ładniejsze. Pani się chwalą o tym, że sutki coś tam lepiej funkcjonują. Faceci się chwalą, że lepiej libido działa, więc to mogą być mity, ale ja temu nie zaprzeczę. Gdzieś tam rzeczywiście coś w tym jest. Nie zabieram wam czasu, bo wiem, że już jesteście troszeczkę spóźnieni. A czego wam życzyć przed tym pierwszym wejściem? Mrozu. Znaczy ja powiem tak, ja sobie życzę, żeby za 20 lat mieć taką samą formę i werwę, dokładnie, i radość w tym, co robię teraz, bo zamierzam robić to do końca życia, niezależnie jakie ono będzie po prostu. I powiem tak, 3/4 osób, które próbuje pierwszy raz, zostaje. Zostaje. 3/4 osób. Jak się kogoś namówi, albo przytłumaczy mu się i wejdzie, to dużo osób zostaje już.
ma ten jakiś taki ślad, ma swój w głowie, jakąś blokadę, że nie chce, bo zimno, ale jak zobaczy, na czym to polega i jaka to jest grupa, to dużo osób zostaje. Właśnie, idzie się za tłumem, jak to się mówi. Zapraszamy na naszą stronę internetową, facebookową, tam zobaczycie te przepiękne miejsca, o których mówiłem.